Proszę Państwa, przejdźmy do punktu kolejnego. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę Pana Wójta o udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 8. Dobrze, dziękuję bardzo. Będziemy się starać odpowiedzieć ustnie i pisemnie, tak jak Państwo sobie zażyczyli. Może w kolejności, tak jak Państwo zgłaszali. Pani radna Katarzyna Wójta miała dwie interpelacje. Pierwsza dotyczyła farby. Odnosi się odmalowania szlaków turystycznych. Rozumiem, że mamy ją kupić odpowiedniej ilości i przekazać księdzu pędzi wiatrów, tak? Akurat nazwisko pasuje do szlaku. Natomiast mówiąc o szlakach, jakie są tutaj, to... To ja chciałam właśnie zapytać, że o jakie szlaki chodzi, ponieważ część szlaków jest malowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i to oni za to odpowiadają. Szlak Żółty Papieski jest prawdopodobnie dziełem poprzedniego radnego Miłosza Zelka i moje szlaki Nordic Walking 3, prawda? To, które ktoś podobno już poniszczył, ale nie byłam jeszcze w lesie, że trzeba je pouzupełniać. Także no, na te szlaki nawet farbę mam i można by pouzupełniać. Będę wdzięczna za pomoc i za akcję. Myślę, że możemy określić kolory, a potem spokojnie. Natomiast te, jeśli chodzi o PTT-kowskie, to ja myślę, że to do PTT-ku trzeba się zwrócić. To jest szlak chyba czarny, żółty i niebieski tutaj i czerwony w naszych lasach. Dobrze. To jest pierwsze pytanie. Drugie dotyczyło przecięcia Żbogota 101. W związku z tym, że jest Pan Dyrektor, bardzo proszę, gospodarz, od razu proszę odczytać. Jeśli chodzi o ten żywopłot, to nie jest pierwszy sygnał, jeśli chodzi o przycięcie tego żywopłotu, bo tam pracownik go dwa razy do roku przycina. No niemniej jednak te przyrosty roczne spowodowały, że nie jest duży. Ja mam w planie go przyciąć zaraz wczesną wiosną, z tym, że od razu wiem, że jak CWS przyciął żywopłot, już było dość duże zamieszanie, że to bardzo źle wygląda. Ja się boję, że na początku po tym przycięciu, bo chciałbym go przyciąć do wysokości płotu, żeby potem ten pracownik mógł go pielęgnować już w takiej wysokości, że będzie to na początku no, dość nieładnie wyglądać. I jak potem będą interpelacje, to będzie się trzeba ubrać cierpliwość, ale on z powrotem, że tak powiem, odzyska ten blask. Bo w tej chwili on nie był nigdy tak mocno przycinany. Myślę, że będzie trzeba jakimś specjalistom powierzyć, bo będzie też trzeba wywieźć, to będzie dość duże jakby obcięcie tego odrostu. Zrobimy to na wiosnę i bardzo proszę posłom o wyrozumiałość, dopóki on nie wróci do swojego dawnego blasku. Dziękuję panu dyrektorowi. Kolejne pytanie były pani radnej Ewy Nadwik. Tam były trzy interpelacje dotyczące m.in. poszerzenia ulicy Chmielowej, remontu ulicy Witosa, a także słupów telefonicznych przy ulicy Sadowej. Ja mogę odpowiedzieć dotyczące remontu ulicy Sadowej, Witosa. Jak Państwo mówili i wspominaliśmy, to jest droga powiatowa, tam jest 380 metrów i powiat zobowiązał się do projektu całego odcinka wspólnie z gminą Kozy, tak jak to jest czynione w ramach inwestycji ulica Przecznia od ronda kapitana Aleksandra Kumińskiego do granicy z Pisarzowicami. I na pewno będziemy to monitorować, żeby to zapewnić. Jeśli chodzi o kwestie słupów telefonicznych, byśmy jakieś takie pismo wysłali do TEPSY, możemy poczynić, aby pomagać sprawę wymiany tych drewnianych słupów. Poszerzenie ulicy Chmielowej i sprawy związane z ulicami dotyczące napraw poboczy i innych kwestii, bardzo proszę o odpowiedź pana kierownika Jacka Skoczylowskiego. Ja bym bardzo prosił o doprecyzowanie, o który odcinek ulicy Chmielowej chodzi, ponieważ no, praktycznie w pierwszej kolejności, jak tylko uzyskaliśmy korę z ulicy Beskidzkiej, cała Chmielowa, od ulicy Krzemowej do skrzyżowania z Podgrafą została zrobiona. Może tam jakieś braki są lokalne, to wtedy zupełnie. Panie Jacku, to chodzi o ten przewóz, ten zamost. Ten tam w tej chwili, jak pisarzówka płynie, tam zjeżdżają, no wiadomo, warunki atmosferyczne są jakie są, no i robi się tam niezbyt dobrze. Otóż mogę powiedzieć, to nie chodzi tylko o dosypanie, ale najlepiej byłoby wykorytować cały odcinek i utwardzić, bo inaczej to nasze zabiegi z korą asfaltową czy kruszywem wysypanym w to błoto, to i tak niewiele przyniosą jakiegoś pozytywnego rezultatu. No mam w tej chwili, przepraszam, mam w tej chwili kolejność robót, ponieważ
tak jak na poprzedniej sesji mówiłem, nie mamy już pracowników sezonowych, także musimy pokończyć te roboty, które są w tej chwili. I mam nadzieję, że no jeżeli będziemy jeszcze dysponowali czasem i środkami finansowymi, będziemy to robić w tym roku. No jeżeli nie, no to jako ile warunki atmosferyczne pozwolą, będzie to początek przyszłego roku. To samo dotyczy odcinka ulicy Wapiennej, tam u pana Hałata. Znaczy, tą interpelację pan Hałat złożył. A dotyczy zapewne odcinka tutaj przed samym skrzyżowaniem z ulicą Legierską. Nie. Są prowadzone powiaty. Przed rozpoczęciem remontu też wszystkie odcinki, cały objazd był, pobocza były uzupełnione tym niesortem kamiennym, takim kruszywem z naszego kamieniołomu. To się porobiły. No, proszę mnie też zrozumieć, no, to samo co odpowiadam tutaj pani radnej. Jeżeli będziemy jeszcze dysponować środkami finansowymi, czasem będzie to zrobione w tym roku. Jeżeli nie, to o ile warunki atmosferyczne pozwolą, zaraz na początku przyszłego roku tymi sprawami się będziemy zajmować. Dziękuję. Teraz pan radny Stanisław Kłaszczyk zgłosił odnośnie ulicy Wrzosowej Placu Zabaw. Tutaj nasz pracownik BRG, pan Kazimierz, a także pan Wojciech, oni dokonują konserwacji z firmami, które wykonywały elementy różnych zabawek i huśtawek na tych placach, to są konserwowane. Przypomnę, że place zabaw są już teraz zamknięte, one będą otwarte na wiosnę. Przed otwarciem nasi pracownicy w porozumieniu dokonują przeglądu zgodnie z literą prawa, aby one były sprawnie użyteczne na rzecz użytkowników i bezpieczne. Pan Tadeusz pytał odnośnie ulicy Beskidzkiej, informacja została udzielona. Pan Robert Osiedla pytał i chce dostanie odpowiedź pisemną w sprawie tego wynagrodzenia brutto za 2015. Pan Jacek Kamiński zgłaszał odnośnie oświetlenia ulicy Tęczowej. Już jest zgłoszony, natomiast to już trwa dłuższego czasu, nie tylko osiedle jeszcze w większości nieoświetlone, ale także krajówka tutaj od świateł wzdłuż całego pasa drogowego od ponad tygodnia. Także to są sprawy wynikające z prac, jakie Zakład Energetyczny to przeprowadza. Wyczyszczenie liści od ulicy Stokrotek, to już pan Jacek Skoczka powiedział, że to zrobią. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź pisemną, to udzielimy w ramach tej ulicy Zdrojowej, jaką pan sobie życzył. Tutaj w obniżeniu tych, które żeśmy rozmawiali. Myślę, że na wszystkie pytania. Bardzo proszę, panie kierownik. Jeszcze tutaj interpelacja pana Hałata. Chodzi o kałużę taką na ja sobie z dzieciństwa przypominam, że tam na tym odcinku była ogromna kiedyś dziura, był to Wapiennik, później w latach 70. Posłużył jako dziura wykorzystana przez jakieś odpady. No w tej chwili do tej dziury, z tego co słyszałem, spółka wodna też miała odprowadzone dreny. No niestety w tej chwili jest to miejsce najniżej położone, które takim prostym sposobem nie mamy możliwości jakiegoś wykopania rowu, żeby tą wodę odprowadzić. Jedyna możliwość to jest budowa kanalizacji, no ewentualnie przebudowa kanalizacji w ulicy Wapiennej, żeby puścić w kierunku drogi krajowej, ale to się wiąże ze względu na to, że tam jest około 1,5 metra niżej. To jest budowa kanalizacji deszczowej na odcinku kilkuset metrów. To chodzi tam czasami do strasznie drastycznych sytuacji, które są nie do zrozumienia. No, przepis jest przepisem, a ludzie jeżdżą jak uważają. Dziękuję. Jak jest 3/4 jest mi zajęte, no to potem każdy się w kanapie odcinek, gdzie nie ma. Dobrze, to tyle, jeśli mogliśmy odpowiedzieć na Państwa interpelację. Część będzie udzielona pisemnie. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Przejdźmy w takim razie do punktu 10. Sprawy różne. Czy ktoś z Państwa w sprawach różnych chce jeszcze coś powiedzieć? Proszę, radny Robert Osierda. Na poprzedniej sesji w sprawie zarządzenia wójta do wykonania budżetu
Miałem sporo pytań. Dziękuję panu skarbnikowi, dostałem odpowiedzi. Zadał mi pan pytanie, to chodziło o unijne sprawy, że pan jest współtwórcą tego planu, a nie wie gdzie pisze. Na stronie 114 w latach kolejnych nie planowano dotacji ze środków unijnych. I dlatego wyszły te pytania, które tam były. Strona 114. No nic, odpowiadam tylko, prosił pan odpowiedzieć, gdzie taka informacja się znajduje. Bo nie pan ma. No tak, ale gdzie to jest napisane, że nie planuje? Takie pytanie pan zadał na sesji, dlatego odpowiadam. Proszę, ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Radny Jacek Kaliński. Ja chciałem zapytać, bo ostatnio było święto 1 listopada i będąc na komentarzu widziałem postępy prac, które miały miejsce. Chciałem zapytać, czy w związku z tym będzie jakieś oficjalne otwarcie tej części nowego cmentarza, czy po prostu... Dla wszystkich przyszłych. Proszę dać zakończyć. Można wykupywać. Na pewno nie można. Nie, nie, nie można. Już jest wszystko wykupione. Nie ma. Powiem tak, tego typu miejsc nie otwieramy uroczyście. Ono się zakaże. Natomiast została praca zakończona. I jest to ładne. Zresztą pan Stanisław Pasio powiedział ostatnio na komisji jedno słowo. Natomiast powiem tak, że jest zakończony pewien etap, jeśli chodzi o naszą część. Przypominam, że nasza część biegnie do ulicy Cmentarnej, do środkowego pasa, jeśli jest chodnik. Dalsza część ukupnika na północ jest parafialna. Powiem, że ksiądz zbiera pieniądze na ten cel. Myśmy inwestycje zakończyli. Co jeszcze trzeba zrobić? Tak jak pani kierownik Katarzyna Leczko mówiła ostatnio na komisji, trzeba dokonać tak zwanej inwentaryzacji po wykonaniu tych prac, a także oznaczyć te miejsca pochówku. Tam przewiduje się około 330 miejsc. W tej części końcowej, tak jak jest od pana Kaczmarczyka, materiał budowlany, chcemy zrobić dodatkowe miejsca parkingowe, ponieważ ich można chować w granicy 50 metrów od zabudowy. Natomiast myślę, że to wygląda estetycznie, jest ładnie oświetlone, ale nie planujemy takich uroczystego. Zresztą to i tak będzie zagospodarowane w latach, mówię jak najdłużej. Od nowego roku to tyle, jeśli chodzi o tą część cmentarną. Naszą, komunalną. Wszystko? Panie Tadeusz. Proszę radny Tadeusz. Tadeusz. Jeżeli mogę, bo tutaj tak właśnie wiem, że tam jest ta część parafialna. Czy tam, bo tutaj mówię, no akurat nie szedłem po tej stronie. Jakie tam ewentualnie prace jeszcze są wymagane, które mu trzeba zrobić? Bo wiem, że tutaj no ładnie to wygląda z drogi, bo powiem szczerze, że tylko z drogi patrzyłem. Ale nie wiem o to, bo tutaj teraz pan wójt wspomniał o tym, że proboszcz zbiera pieniądze. Ja wiem o tym, że zbiera, cały czas zbiera. rzecz w tym po prostu, no jaki tam jest zakres prac jeszcze wymagany do zrobienia? Czyli był za nasza część jest zakończona. Jeśli chodzi o pytanie pana Tadeusza, to chodzi o część parafianą, nie dla nas, tylko do gospodarza, kim jest ksiądz prowadzący. Zresztą te prace były wykonywane mniej więcej w tym samym czasie, bo myślę, że to było z obopólnym skutkiem. Myśmy mieli też inną umowę, natomiast być może w umowach między księdzem proboszczem a firmą, która wykonywała inne zobowiązania, ja odpowiadam za część naszą, czyli komunalną, a nie za część parafialną. Myślę, że to na tym możemy zakończyć, to zakończone. Dziękuję bardzo. Znaczy, panie Tadeuszu, no powiedzmy tak szczerze, wypadałoby, żeby nie odstawała w standardzie chyba, nie? Mowy kuluarowe, proszę już tak może nie będziemy tutaj rozwijać tego tematu. Nie ten czas, nie ten klimat. Nie? Jeśli ja mogę coś powiedzieć, to chciałem państwa bardzo zaprosić na jutrzejsze uroczystości w związku z 11 listopada. Dzisiaj w pałacu odbywały się koncerty i kwestie związane z konkursem w recytatorskim już 21. To już wspomniałem w sali, że było 35 uczestników, było jury, było oceniane. Po raz pierwszy byli przedstawiciele szkół niepublicznych. Natomiast jutro o godzinie 9 rano jest uroczysta msza święta. Po mszy uroczystości na placu kościelnym, placu księdza Kochaja, będzie składanie wieńców, a także no, jedna z kolejnych rzeczy, to znaczy biegnie podległościowe.
na który Państwa też zapraszam. Będzie bieg normalnie, tak jak do tej pory, czy ulicą Cmentarną, Topolową i Młyńską z powrotem na ulicę. I będzie wręczanie nagród. Koszulki dla uczestników są bardzo ważne, ale ważniejsze niż medale. Tutaj zafundowałem wraz z panem dyrektorem, który też to koordynuje. Koszulki z okazji biegu niepodległości, one są białe, czerwone. Pan dyrektor wraz z obsługą przygotował gorący posiłek w postaci grochówki. Będzie też pokaz organizowany przez Dom Kultury ze szkoły kadetów z ulicy Legionów Bielska Białej. Oni co roku mają pokazy sztuk walki. Myślę, że jak pogoda dopisze, na pewno będzie przyjdzie. Mamy też pomysł taki, tak jak co roku, aby pamiętać ten dzień, aby przekazywać młodym pokoleniom flagi biało-czerwone. Myślę, że też jest taka namiastka, bo dzień flagi jest 2 maja. Natomiast Święto Niepodległości jest świętą Polaków, którzy są i naszej ojczyźni poza granicami, żeby pamiętali o tym ważnym i radosnym dniu. Kolejna rzecz, jaką mogę prosić Was tutaj, to mam zaproszenie dla Was tu obecnie na seminarium Beskidzka Amatorska Sieć Ratunkowa, która będzie miała miejsce 17 listopada 2016 roku o godzinie 14 w Pałacu Czeczów. Jest to podpisanie umowy przez osoby reprezentujące jednostki samorządowe uczestniczące w projekcie oraz Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego oraz innych jednostek reprezentujących środowisko krótkofalowców. Mamy tutaj pana dyrektora Małeckiego, czy nie? Nie mam. Proszę. To jest jeden z przedstawicieli, także zapraszamy. Jest to łączność, która od wielu lat istnieje. Oni chcą podpisać taką umowę, rozpropagować tą łączność na terenie, gdzie zamieszkujemy i po Beskidach. Także zapraszam serdecznie na 17 listopada na godzinę 2. Proszę bardzo, to tyle. Bardzo dziękuję. Jeśli wszystko, przechodzimy do punktu 11. Zamykam obrady 21. sesji Rady Gminy Kozy. Dziękuję bardzo. Dla Państwa myślę, że jutro zajedziemy wszyscy z szybkach samochodów. Zapraszam do pomocy jutro w składaniu wieńca. Państwo radni, kto może, to bardzo proszę.